Witam Was z tej strony, hodowla królików Hubiego. Dzisiaj drugi film z maratonu. No, zaczynamy. Sobie dzisiaj troszeczkę opowiemy o moich tutaj młodych króliczkach. Zapraszam. Tutaj są młode króliczki, wielkie, jasno, srebrzyste. Jest tu para. Z rodowodem będą na pewno, bo są po rodzicach z rodowodem. No co tutaj powiedzieć? Są z października, chyba z 19, więc mają 1,5 miesiąca, coś takiego. Już się fajnie wybarwiają, to srebrne im już, o, tu samiczka się tak fajnie, już tu się tak srebrne im robi, tak ja mówię na to, że mają krawacik już. No i przechodzimy do kolejnych moich młodych królików. Oczywiście mówimy o królikach takich do 4 miesięcy. No, no i jak pamiętacie z poprzedniej, któryś tam filmie sprawdzałem gniazdo samice FBN. No i tu mam chyba najmłodsze króliki w mojej hodowli. Są to barany też francuskie, niebieskie, bo są po samczyku niebieskim. Bardzo ładnym też, no. I one, nie wiem, 12 dni mają. One widać, że się ruszają fajnie. No. Taki króciutki film chciałem Wam nagrać. O. No dobra. No tutaj mamy... Nie wiem, ilu miesięczną. Zaraz Wam powiem, bo muszę zobaczyć rodowód. No tu mamy samiczkę srokacza 5-miesięczną. No. Taki króciutki filmik chciałem Wam nagrać. Tu się ostrzyczka, tylko biało-czarna srokacza. No, a jakbyście chcieli jakiś nowy filmik, czyli z typu jakiegoś porannych oprzątów o królików, czy z czegoś, to piszcie film. Ja Wam nagram na pewno. Tak. Jaki chcecie film? Napiszcie w komentarzu. No, ja na pewno się postaram go nagrać. Więc, jeśli podobał Wam się film, subskrybujcie i komentujcie. Siemka! Żegnałaś nawet samiczka srokacza.